Drodzy bracia i siostry, święta Zmartwychwstania Pańskiego. Co roku je przeżywamy. Jest to najpiękniejszy czas w roku, pora roku. Jest to czas wiosny, ale te święta oznaczają coś znacznie głębszego. Oznaczają wiosnę dla naszych serc, dla naszych umysłów. Oznaczają wiosnę dla naszej wiary. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Gdyby nie zmartwychwstanie Pana Jezusa, próżna byłaby nasza wiara, próżne byłoby nasze przychodzenie do przepięknej świątyni, próżne byłoby uczestnictwo w sakramentach, jeśli w ogóle one by były w Kościele. Moi drodzy, Wielkanoc to czas odradzania, otuchy i pokoju, miłości, radości. Dlatego z całego serca pragnę życzyć Wam, niech ten czas odradza wasze serca. Niech Chrystus prawdziwie panuje nad wszystkim, co jest w waszym życiu. Chciałbym życzyć wam i sobie, wpuśćmy, pozwólmy Chrystusowi zamieszkać we wszystkich zakamarkach naszego serca i naszej duszy. Zmartwychwstanie Pana Jezusa, czas piękny, czas święty, czas odrodzenia. Niech to będzie odrodzenie w naszych domach, w naszej parafii. Niech to będzie odrodzenie wszędzie, na ulicach Buffalo. Bądźmy świadkami tego wielkiego wydarzenia. Nie bądźmy jakimiś pospolitymi ludźmi, którzy udają, że wierzą. Bądźmy prawdziwymi wyznawcami w radości i pokoju, w pokoju, które On, Chrystus Pan, jedynie może nam dać. Wesołego Alleluja i naprawdę bardzo szczęśliwych świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa. Amen.